Drogi, szanowny oglądaczu, mam ci do przekazania jedną z najważniejszych prawd o życiu. Jeżeli chcesz kiedykolwiek stać się prawdziwym mężczyzną, to ty masz być stabilny jak kamień, twardy jak głaz. Po co? Po to, żebyś nie dawał się ponieść różnym swoim nastrojom, swoim humorom, sytuacji życiowej. To ty masz tworzyć życie, ty masz decydować, jakie to życie ma być, a nie być jak ten, jak to piórko targane wiatrem, które leci w niewiadomym mu kierunku. To ty masz kierować i dlatego jak cię dopadnie jakaś chandra, dopadnie ci jakiś humor, dopadnie ci jakaś strasznie trudna sytuacja, to ty nie masz się zachować naturalnie, bo ty to czujesz. Nie, ty masz w tym momencie, jak czujesz, że coś z tobą jest nie w porządku, to włączyć rozum, włączyć i zastanowić się, jakie są rozwiązania, jakie jest wyjście z sytuacji, a nie poddawać się temu, co cię akurat trafiło. I to niezależnie, jakie są warunki zewnętrzne i niezależnie, co się dzieje na zewnątrz. W tobie, w środku ma być przede wszystkim jedna najważniejsza cecha. Ty masz być świadom, że to ty kierujesz swoim życiem i życiem swojej partnerki, swojej rodziny, swojego świata. Po to właśnie tworzysz, budujesz dom, żeby odgrodzić się od reszty świata czterema ścianami i żeby tu, w tych czterech ścianach panowały twoje zasady, czyli również twój humor, twoja atmosfera i twój dobry nastrój. Po to masz swoją przestrzeń, żebyś tę przestrzeń wypełnił spokojem i miłością do swojej partnerki. Życzę ci, żebyś wypełnił po brzegi i to jak najszybciej, a wtedy ona nazwie cię mężczyzną, a może nawet ci doda mój ukochany mężczyzna. Życzę ci tego.